A zdarzyło ci się coś takiego, że w walce o rolę jakaś inna koleżanka zrobiła ci świństwo? No bo 8 na 1 to szansa mała. Wiesz co, o tym do końca nie wiem. Coś myślę, bo coś było takiego, ale ja zapominam o takich rzeczach, po prostu wycinam. Warto byłoby przypomnieć sobie. Mój widz chciałby wiedzieć. Ja wiem, że chciałby wiedzieć. Ja bym sama chciała sobie przypomnieć, kogo mam na czarną listę wrzucić z powrotem, bo już nie pamiętam, ale... coś było, ale wiesz, jest bardzo dużo ról i bardzo dużo projektów i jakoś tak... ale wiesz, bardziej, to nie chyba, że aktorki, bo raczej od aktorek to tak nie zależy. To raczej zależy od twórców. Czasami były sytuacje, że ja miałam obiecaną rolę na przykład i potem nagle ktoś się pojawił i miał zagrać tą rolę, bo był znajomym producenta. I wtedy byłam zła na tą sytuację na przykład. Czyli ktoś cię wygryzł po znajomości? Wygryzł po znajomości, tak. Na przykład. Czy producentem, już nie pamiętam. No i jak ty reagowałaś na takie sytuacje? Płacz łzy? Ale nie, sobie przypomniałam, bo była raz taka sytuacja, że... to nigdy nie opowiadałam o tym, ale to nic ciekawego, tylko ja miałam... dostałam rolę z castingu. Dobrze, powiem. Dostałam rolę z castingu filmu z Al Pacino. I zostałam obsadzona, przymiarki i wszystko, i potem przyszła wiadomość, że właśnie, że jakby została, nie wiem przez kogo, od razu mówię, ale została, nawet bardzo przepraszam mojego agenta, że została wymuszona inna aktorka do tej roli. Jakby i że i casting, i producenci przepraszali bardzo i mówili, że to jest jakby nie ich decyzja, nie wiem kto ją wcisnął. I no ja już właściwie się pożegnałam z rolą, no i tak parę dni przed produkcją, ale tak sobie, że tak powiem, pomyślałam o niej źle i parę dni przed produkcją dzwonią do mnie, że jednak ja dozagram tą rolę, bo ta dziewczyna nie dostała papierów na pracę, więc ja w końcu zagram w tym filmie. Czyli tak jakby karma do niej wróciła. No może.